Nasza baza, którą widzieliście w ostatnim filmie, została zniszczona. Dziś oprócz przedostania się do nowej lokacji, rozpoczniemy plan zemsty na wszystkich osobach biorących udział w tej akcji. Pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji oraz lajka, bo aż ponad 80% osób oglądających moje filmy tego nie robi. Dlatego też zróbcie to, żeby być. Z tego co wiem, zniszczyli nam bazę, ale jak bardzo, to okaże się na serwerze już. Są dwie osoby z tego co widzę. Kurde. Ej, średnio bardzo. Wszystko jest zniszczone. Wszystko jest zabrane, zniszczone. Co weźmie, ja pierdzielę. No już miałem netherite'owego seta ogarniać sobie, enchantować wszystko tu. Bazy nie ma. Słyszałem, że Felipeza jakąś bazę zrobił. Kurczę, szkoda tej bazy, bo ja ją sam robiłem przez, nie wiem, trasę miał life'ie. Tu były te villagery, jak w poprzednim odcinku widzieliście. One były z mendingiem, te villagery tutaj. One to jest obsydiane, jakieś pomieszczenie w ogóle, nie wiem o co chodzi. No średnio bardzo, średnio. Kurczę, bardzo, bardzo, bardzo niefajnie. Kurde, no 10 godzin spędziłem nad tą bazą. Ona nie była za wielka, ale w niej było wszystko. Robienie enchantu od zera, robienie tych villagerów. Kurczę, no. I te krowy jeszcze nieszczęsne, które w bilion lat skopywałem. I ja cię dupczam. Ogólnie, moi drodzy, no już chłopaki, czyli Felipe za śmieszny Feld, pod moją nieobecność, bo nie byłem na serwerze aktywnym przez jakieś ponad 24 godziny. Ogarnęli już, kto to zrobił. Był to Sagi, Dexi i prawdopodobnie ktoś jeszcze. No ale ważne, że to ekipa Sagiego, czy tam Dexiego, nie wiem kogo to ekipa, no w każdym bądź razie to towarzystwo. No cóż, będzie trzeba zrobić na nich zemstę. Dobrze, moi drodzy, a więc na tle tej pięknej wioseczki, dwóch endermanów i gromadki, która mnie goni, będziemy sobie biec do bazy. Nie podam wam kordów, nie pokażę wam urywków zbiegnięcia do tej bazy, chyba że po drodze zginę, no to będziecie wszystko widzieć. Ale ja postaram się dobiec do bazy bezpiecznie, no i mam taką nadzieję, że tak też będzie, że moje starania wyjdą na plus. Co to robi Pigman? No, w każdym bądź razie ja się stąd ulatniam i widzimy się już w nowej bazie. Dobra, widzowie, dotarłem już do tej bazy. Jest tutaj nawet enchant, fajnie, zobaczymy, czy jest na 30. Tak, jest na 30. No, jest ten, jest spawner z poprzedniego odcinka. Tutaj chyba znalazłem Koksa, albo nie, ale w każdym bądź razie to jest to miejsce, w którym próbowałem enchantować rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, teraz macie urywek z tego filmu. No, diamenty! Przyda się, żeby dominację genetyczną diamenty, ty. Dobra, panowie, życzę, patrzę sobie na czat teraz, bo dominacja teraz się dzieje narodowa. Oto! Tutaj właśnie próbowałem enchantować rzeczy w poprzednim filmie, ale mi coś tam nie wyszło, więc no, to już jest znajome miejsce, więc fajnie. No ja standardowo teraz postaram się tą bazę urozmaicić, pododawać tutaj dużo rzeczy. Jest ona nisko, więc duży plus. Minus, jesteśmy w jaskiniach, przez co jesteśmy łatwo zauważalni, bo wystarczy, że ktoś sobie wejdzie do cave'a i pochodzi tymi cave'ami i zobaczy jakiś nick. No jest po nas. Ale cóż, coś się ogarnie. Ja pokminię, czy może nie zrobić szybkiego jakiegoś punktu zwrotnego i nie zrobić jakiejś innej miejscówy. Ja to ogarnę, ale pierwszy ogarnę sobie tego seta do końca, no bo mam wszystkie potrzebne rzeczy, tylko no właśnie nie mam enchantów, nie mam levela, więc tym się teraz zajmę. No nie brakuje mi dwóch obsydianów na portal, ale myślę, że to jest do ogarnięcia. Lawa myślę, że jest gdzieś pobliżu, więc ją znajdę i zrobię portal, pójdę do netheru, a następnie zrobię sobie seta. Tak. W międzyczasie Sagi na swój kanał opublikował film, w którym ktoś z naszej ekipy podał mu kordy naszej bazy. W tym momencie sprawa trzeba nabierać tempa, bo prócz chęcenia sprawców musieliśmy zacząć szukać też zdrajcy. Toteż Felipeza umówił się z Sagi na negocjacje w wiadomym celu, ale niestety negocjacje nie przyniosły interesujących nas rezultatów, a zakończyły się tak. A to by musiał mi wspomnieć coś dać za tą księgę odrodzenia. Kto temu dał? Bigo, a nie Lego! Lego, co to mu upadnie? Wybiera się! Wywala mnie! Idźcie tam wszyscy szybko! Ja pierdzielę! Zabijamy, nie zabijamy. Co? Gdzie on jest? Uciekł gdzieś, nie mógł uciec daleko, nie mógł mieć elitry, no przecież nie ma fajerwerek. Nie mogę, no. Ej, on cię musiał gdzieś wkopać, wy idźcie jakby, szukajcie go, latajcie, ja się wkopuję, co? Dobra. Drugi raz, no co za... Chłop. Ja go tylko widzę i go zabijam, nie? Ale się trzęsę, no, widzowie. Drugi raz sercem przychodzisz, a on takie rzeczy odwala. Niemożliwe jest. Sercem? Chcieliście mnie zabić, jakbym wam nie powiedział. Nie chcieliśmy się zabić, chcieliśmy się wytargować. Wiesz, że ja ci proponowałem. Ale jakbyśmy się chcieli zabić, to byśmy od razu. Ja...
Ale to było dobre, Kapi, Boże, to było dobre! Musi... Dobra. Felipe, szukaj. Felipe, gdyby nie ten totem, walnąłbym już. Do momentu wrzucenia tego filmu nadal nie wiemy, gdzie uciekł Sagi. Jednakże podczas szukania go znaleźliśmy kolejnego sprawcę. A raczej sam się znalazł. Bluker. Dobra. Gdzie jest bluker? Runda trzecia? Bluker na spawnie. Na spawnie? Nie, to ja już, ja już lecę. Siłkę ma, nie wypijem jeszcze. Pić też? Piję, walimy go do końca. Ja jestem na spawnie. Aha, bo wy tam się bijecie, dobra, no to ja już tu dołączę do was, panowie. Ja, zabiję mnie. On koksa jakiegoś chyba wciągnął. Dwa serca mi stoło. Bardzo możliwe. Ja was chcę przeprosić, ale... Dobra. Łap go. Nikt nic nie wie. Perę rzucił gdzieś za nas. Walgo. Masz buta? A nie, tutaj nie da się, bo my mamy te sety. Uważajcie, nie wiem, czy to jest sens. Jest. Trzeba! Podpadł go! Nie! Miał nogę... A, kurde, ten... Dobra, wracam do was. Nie żeś wrócił. Ale wracam do... Wow. Jest. On ma restkę, nie? On ma fajreskę, nie? A, no to dupa. Kurę leci. Widzę go. Dobra, mam go. Gdzieś rzucił, uważaj. Jest. Mam go. Dobra, litra lecę. Gdzie? Stary. Tam. Widzę go. Ucieka czy co? To jest lawy. Pod lawą jest? Tak, raczej tak. Tam. W lawie, no. Dobra, tu. Lecę w dół. To jest, no. Ja nie mam restki, ja nie polecam. Widzę, skopo się. Dobra, ja się też skopuję. Śmieszy, widzisz go? Ja go szukam. Niestety Booker nam uciekł, a wówczas pozostało nam jedynie odrobić stracone potki i szukać dalej Sagiego. A czym to można przepalić? Macie coś do przepalania? Ja mam węgiel, tylko to... wiesz, polazłem. Deski, nie macie desek? Nie mamy nic. Są strefy jeszcze, jak coś. Zobacz, stary, ile drewna mam, jak cię oszukałem, jak się pytałeś o to drewno, widzisz? No wiem, widziałem, że masz, ale już nie masz. Nie, oddawaj, no weź, proszę, moje jedyne drewno. No jak nie masz, to sobie wejść na bitkę. Nie, no mogę ci oddać trochę, jak chcesz. No i widzowie, jako już ja mam zawsze szczęście, najważniejszy pik z nagraniami do tego materiału uległ uszkodzeniu, przez co materiał jest okrojony, ale emocje towarzyszące finałowej akcji postaram wam się odwzorować dzięki perspektywie Sagiego oraz nagrając z replay moda. Hmm? Kenzie! Śmieszny! O kurde! Poddaję się! Idź do innego kanału! Weź mu! To się poddałem, no! Co jest? Kurwa! No halo! Ale jak w ogóle doszło do tego, że znaleźliśmy się na wyspie Petera? Razem ze Śmiesznym zauważyliśmy, że Sagi siedzi wraz z Peterem na kanale na Discordzie, co mogło wskazywać na to, że albo się z nim dealuje, albo po prostu toczy z nim rozgrywkę. Wskutek tego postanowiliśmy sprawdzić wyspę Petera, i to w zasadzie cała historia.